Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w God of War. Jak widzicie, jestem w totalnie innym miejscu, znaczy totalnie, no, piętro niżej po prostu, względem gdzie stałem, ale jest też coś, co muszę wam pokazać, ale to dopiero jak się to, jak skończę to podciągać. Jak widzicie, mam o jeden segment więcej many i większy, czytaj, maksymalny pasek zdrowia. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że kiedy montowałem sobie materiał, przypomniałem sobie, że tam, gdzie był ten mechanizm wielki, z tym łańcuchem i tak dalej, zanim wyszli na stopę Apollona i walczyliśmy z Amazonką, przypomniałem sobie, że tam po lewej są dwie białe skrzynie i dwie czerwone skrzynie. Była też tam taka jakaś notatka, ale ona ogólnie była pierdołowata, więc to olałem. W sensie nie nagrywałem tego, nie? Ale no wiecie, które to jest miejsce. A jak nie, no to. A jak nie wiecie, no to pewnie wam w trakcie montażu podstawiłem strzałkę, że tam w bok jeszcze jest sekret. Ulepszyłem sobie też amulet finalnie, bo stwierdziłem, że skoro teraz będę zgarniał już same, no, praktycznie najdroższe, znaczy najdroższe, największe ilości orbów z białych skrzynek, no to czemu by kurde nie ulepszyć teraz amuletu? Skoro i tak będę dostawał prawie za bezcen, prawie za bezcen, to po prostu ogromny ilość orbów tak dostawał. Kurde, nie wierzę, że to się jeszcze udało. Dobra, jesteśmy tu. Jak to wygląda? A może na drugim poziomie? Wygląda tak. Zwaniłem w celi, tworzę taką bańkę w pokoju. Dodatkowo. O, come on, ja się jeszcze zaciwiłem. Ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę byłem bardzo, ale to bardzo blisko posiadania 12,5 tysiąca orbów, nie? Ale już stwierdziłem, dobra. Nie będę się teraz ostrza, pójdę sobie jeszcze w amulet, potem w tą jedną rzecz od Orkosa, a potem już tylko w ostrza będę szedł, nie? No tam ewentualnie jeszcze mogę się skłonić ku magii za lud Posejdona, bo wiadomo, na ostrza i tak sobie nazbieram. A patrzcie tu jak kurde. Połowicznie schowane. No już mam 7000. Gdybym chciał, to mógłbym sobie już teraz tę magię wziąć do lodu. W sumie dobra, wiecie co? Zróbmy to. Miejmy wszystkie żywioły na maksymalnym poziomie. Oko huraganu. Tak się nazywa ta magia. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczmy, co mnie czeka z tej strony, bo jak mówiłem już, możemy zapomnieć. Okej, tutaj. A, chyba taka większa rana. Chyba tam się centaur pojawia? O, o nie, wróćcie na teraz. Fuck you. Dwóch nawet. Patrzcie to. Czy mi się... Fuck me! Nie udało się. Boże, to mnie wkurza właśnie. W tym, że są to z tego dopiero jak się... Ja mam pełny pasek gniewu. Ale spróbujcie ten pasek utrzymać na maksymalne pojęcie dłużej niż kurwa 3 sekundy w walce. Bo to czasem graniczy kurwa z cudem, nie?
pokazałem, jak ta magia wygląda, ale z tego co pamiętam, to ich chyba nie mogę zamrozić. No nie, mogę tego lekko spowolnić. Wszystko. Ale obszar to są duże kamesa. I trochę... ognia! Chodź, chodź, chodź! Gleba? Gleba! Powiedziałem! No i pięknie! Oh fuck me! Kurde! Chcę spamić tutaj kwadrat zamiast ten. Zamiast wszystkich najwięcej. Na B. Co? Bierto, biergo właściwie, a nie bierto. I... leżę! To jest naprawdę zajebista rzecz, nie jest wiele, nie? Pierun właśnie, który napieprza z niebios. To chciałoby się! I raz, i dwa, i trzy! Wiecie, jak rzadko z ognia korzystam? Ja wtedy się nie pamiętam, kiedy ostatnio, kurde, ogiem wziąłem sobie do walki. Słuchajcie, powiedzcie mi, wiecie, jakich rozmiarów jest ten łańcuch, nie? Jedno ogniwo jest jak, kurde, czterech Kratosów. Powiedzcie mi, a, gdzie to zostało odlane? B, gdzie to zostało skute? I C. Kto to tu przywiózł i w jaki sposób? Bo jak dla mnie to jest nierealne, żeby ludzkie dłonie były w stanie coś takiego przetransportować, nawet na statkach. To jest nierealne. Dobra, i tutaj to jest czerwona skrzynka, ale na górze jest biała, z tego co pamiętam. I zobaczmy. 4500. 4585. Ile dostaniemy z tej skrzynki orbów? Równy 1000. Także naprawdę bardzo duże ilości można sobie zgarnąć. Czy jak chcę tego użyć teraz? W sumie tak, i tak się dalej nic nie dzieje, więc... wziąć. Tutaj... mamy taką mini windę, powiedzmy. No, ale niestety, żeby dalej progresować w windę, to potrzebujemy jej pewnego przedmiotu. Przedmiotu, którego jeszcze nie posiada. A który dostaniemy między innymi właśnie od Enkosa. W ten sposób mogę otworzyć, bo i tak mam tego maksimum. Okay. Wpis w notatniku Archimedesa. Przybyli głupcy. Powiedzieli, że wypełniają przysługę dla sióstr. To niemożliwe. Siostry nigdy nie pozwoliłyby tej dwójce zniszczyć mojego dzieła. Tej dwójce. To mnie intryguje właśnie, bo nie wiem, o kim konkretnie on tutaj mówi, nie? Mamy te latarnie, do której mamy się dostać, tak jak nam Aletia powiedziała.
Tylko wiadomo, jako iż cały czas furie nas ścigają, no to to nie będzie wcale proste. O! Okej. No. No, ale blisko teraz było. Okej, teraz gdzie my jesteśmy? Proszę, miałem lekko 3000 i już praktycznie prawie odzyskałem wszystko to, co zużyłem, aby ulepszyć loot na maksymalny poziom. Także... łatwiutko. Z tej strony coś? Nic. Okay. Zmniejszyć te gniazdy, zanim więcej ich naspawni. Come on! No i tę tyczkę zdrowia, co straciłem, to mogę odzyskać. Oho, i tutaj... No ej, wcisnąłem przecież! Dobra. Gdzie mnie wczyto? Dobra, szczęście tutaj. To masz agent, tyczkę zdrowia odzyskujemy. Naprawdę boli fakt, że ten maksymalny level gniewu się nie utrzymuje na dłużej. Okej, przeskakujemy. Jesteśmy na rękawicy Apollona. No, i jak widać, czeka nas podobne starcie z furiami. Nasze wojska są w nieładzie. Wróć do nas, generale! Poprowadź do zwycięstwa! Wcale nie istniejesz. Jesteś tylko iluzją. Wróć do swych korzeni. Przypomnij sobie, kim byłeś, Spartiato! Pragniemy tylko, byś wrócił do domu. Moim domem jest Sparta! Siostro! Pokaż mu, jak Sparta rozprawi się ze zdrajcą! I tu jak widać ma jeszcze dwie ręce ta... Furia, jak ona się nazywa? Megaira chyba, jeśli się teraz nie mylę? Przestań już walczyć! Wróć do domu, do swoich bliskich! Wszystko będzie jak dawniej! Zawalimy się po mnie. A ja się mogę założyć, że wcale tak nie będzie. Z drogi! To się chyba... Pokażę ci, jak się to robi! Dźwięk się chyba trochę zepsuł. Co mi gniew wyzerowało? Halo! Nie!
zmień wizję! Wcale tego nie robi, nie? Kurde, jak mnie to zawsze dobra, mogę ją blokować. Jeśli mogę blokować, to prawdopodobnie mogę też sparować. Naciskać? O, pięknie! Prosto w pysk! Kurde! No, seria akurat, jak była gotowa, co? Na to? Była gotowa, to akurat musiałem to za wcześnie z tego. Dość tego! Nie, stój! Ładnie. Nie? Poleciał do końca, szkoda. Ej, ona ciągle albo jest za daleko, albo ja za wcześnie to robię. Znowu za wcześnie. Nie zaatakowała tym razem. A jeszcze w tym samym miejscu co na intro. Czyli zaznać. Dobra, mrozimy, panowie. Okay. Jeszcze większa, doładowanie tak naprawdę, jeśli chodzi o orby. Okay, prawie 8000. Lubię to. No, a nie, czekaj, Boże, zapomniałem. Nie to. Czekaj, się nie zmarnowało to. I to jest żart? Ja to muszę ich tych oszczepów pozbawić. Pamiętam. Trzeba tą furię zrzucić stamtąd. A może zrobić tylko i wyłącznie oszczepami. Czy tam włóczniami, ale na jedną tylko. Dawać? No tak, to oczywiście nie działa na nią, bo to działa tylko na, powiedzmy, cele, które tak po prostu stoją. Może i jesteś silny, ale umrzesz jak każdy śmiertelnik. O ile się założysz, że tak nie będzie. No, kratuch, nie łap tego, nie łap gościa, tylko tu po prostu, nie? Dobra, bierzemy ją. O, i czy teraz? Czy teraz urwiemy jej rękę? Utniemy. Oj, chyba utniemy. Dobrze! O, nie tak urywamy! Moje ramię! Zapłacisz za to! Do mnie, siostro! Razem pokonamy tego kundla! Do tego ptaszyska, kurwa, nienawidzę, nie? Demonem, kurwa. Demonem czego? Chyba przeszłości furii, kurwa. Bo to gówno jak demon nie wygląda. Chodź tu, skarbie.
skoro zadaje nam ból, to bólem mu odpłacimy! Literalnie, tej ptaszysko wygląda jak upośledzona wersja Feniksa, nie? God fucking damn it! Do koniec, Kratosie! No nie wierzę, serio, wylazło mi z tego. Dobra, to też można. Kurde, za wcześnie. Jak coś się da kontrolować, to robię to oczywiście. Myślisz, że no, nie wierzę znowu. Bierz ją. Dość! Sama się tobą zajmę! Do mnie, siostro! Razem pokonamy tego kurdla! Powtarzasz się. Darowanie mu życia nie ma sensu! Musi umrzeć! To ma być życie godne. Wiedziały dwie baby, które potrzebują miami, dźmi, iluzjami, czy jakąś inną ułudą, jak to Kratos to określił. Żeby mieć jakiekolwiek szansę w ogóle spróbować ich pokonać. Dość już tego! Jakie dość? Piorunów to jeszcze mam dużo. Serio, to był wyskok. No, Jesus, Boże, nie wiem, w ogóle skupać, kiedy on tego używa, nie? Tego nie mogę blokować jednak. Dobra. Dobra. To teraz? Ej, no wcisnąłem przecież! Ja pierdolę, dobra, i kurwa jeszcze to raz. Tyle dobrego, że jak się już zbije do przeciwnika do takiego poziomu, że już jest bez taki finisher, powiedzmy, albo przejść do kolejnej fazy, to jak się to spierdoli, to da się to bardzo szybko naprawić. O nie! Kurwa, nie zajarzyło! Kurde, ale takiej kombinacji to kurde nie widziałem od dawna.
Ale autentycznie chyba tylko i wyłącznie w gadów, bo jest kombinacja, która podczas skupienia eventu wymaga od nas obrócenia którejś gałki, jak to w ten sposób. O, teraz wyszło. Dobra. Z jedną mamy chwilowo spokój. A ona? No, widzę, Kraken jakoś się strasznie interesuje tą latarnią, nie? Dobra, no już jest do wykończenia. Ale jak wiemy, to jest oczywiście, się dzieje 2 tygodnie wcześniej i ta furia w czasach obecnych żyje. Tak więc... Myślę, że może nas czekać przykra niespodzianka, nie? Gleba! O, to jest tak cudnie brutalne, nie? Dosyć! Już czas, Kratosie. Wróć tam, gdzie twoje miejsce. Być może, jeśli będziesz wiernym sługą, pewnego dnia zasiądziesz na Olimpie. Nigdy nie będę służyć Aresowi! I to, powiedz mi, co tu się stało? Twoje metody zawiodły, Megairo. Ja się nim zajmę. Wiem, że wrócisz. Prędzej umrę! Powinienem był to zrobić dawno temu. Orkos? To z nim się sprzymierzyłeś, Spartiato? Tym razem nie uda się wam. Coś ty uczynił, ty żałosny nieudaczniku! Znaleźć ich! Nigdy nie dotrzesz do latarni, Spartiato! Nie uda ci się znaleźć oczu, jeśli matki wiedzą, że ich szukasz. Ta moc pomogła mi uciec przed Hekatonheirem. A co będzie z tobą? Jeśli zawiedziesz, mój los będzie przesądzony. Ale kto zniszczyła jedyną drogę prowadzącą do latarni? Dawniej wiedziałem, jak tam dotrzeć, ale... Teraz musisz znaleźć inną drogę. I to jest właśnie... Ta druga rzecz, o której mówiłem, czyli Kamień Przysięgi Orkosa, bolesny symbol więzi pętającej strażnika Przysięgi Furii. Dzięki niemu Orkos może znajdować się w 2 miejscach jednocześnie. No i to się przydaje Zerom podczas zagadek, ponieważ... Patrzcie, co możemy zrobić. Tutaj sobie opuszczamy... przejście, ale... Jeśli dopuścimy, to to zacznie wracać na górę i my nie zdążymy tam wejść w sposób normalny. Dlatego, trzymając dźwignię, używamy kamienia, aby... zostawić tutaj naszego klona, który będzie to w taki oto sposób przytrzymywał. Dopóki nie skończy się czas, ale ten akurat jest dość długi, albo dopóki samemu się go nie ściągnie. Także bueno. Przedramia Apollona. Okej. Okay. Dobra, tutaj, o. W tym miejscu jest kolejny przedmiot z tych... takich specjalnych, z tych artefaktów. I jest to konkretniej... pokazuję... O właśnie, jest to dłuto kamieniarza. Wręczone przez Archimedesa. Inskrypcja mówi: dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię. Zmniejsza czas odnowienia. No, chodzi oczywiście o czas odnowienia zarówno amuletu, jak i
tego, takiego powiedzmy klona Kratosa. I co jest ciekawe, tego klona możemy też użyć w trakcie walki, to zaraz wam pokażę. Ale to patrz, jak widać, możemy użyć tego kamienia w każdym rodzaju dźwigni, przycisków, czy czego go trzeba przytrzymywać. Klon się po prostu tym wszystkim zajmuje. Natomiast w walce wygląda to w taki sposób. No, halo. Teraz. Naprawdę bardzo dużo ogłuszenie potrafi ten klon nabijać. Ale ogólnie przyda się w walce z grupkami wrogów. Dobra, moment. To się was trochę za dużo zrobiło dookoła mnie. Ogień chcę. Chodź. Jeszcze ty. Once again. Znaczy dobra, to w sumie pierwszy raz już. Ja chciałem tego chyba pozbawić tej maczugi naprawdę, bo to jest autentycznie maczuga w tej grze, to jest moja ulubiona broń dodatkowa. Zaraz za nią jest miecz. Już? Niestety maczugi nie będę miał, bo kurde, wysłałem dużo. W ogóle to jest źle trochę powiedziane, bo jest... Nie wiem jaki jest oryginał tej duszy, bo muszę to zobaczyć, ale... Bo to jest powiedziane, że zamienianie wrogów w mgłę daje zielone kule, ale my się wydaje, że my ich nie zmieniamy w mgłę, tylko my ich po prostu wysyłamy bezpośrednio do Hadesu, żeby tam się właśnie bujali, nie? O, okej, dobra, stop. Był zapis, więc... W tym odcinku zakończymy sobie naszą eksplorację, ale jak mówiłem, jeszcze sobie tylko ulepszymy ten kamień, aby czas ataku klona był dłuższy, a czas odnowienia tego, czas odnowienia użycia był krótszy. Tak jak wciskamy podgląd, no to mamy po prostu mamy rozpiskę, plus mamy też właśnie opis umiejętności tego danego przedmiotu. W przypadku ostrzy po prostu ostrze, w przypadku żywiołu danego żywiołu i przedmioty takie jak właśnie amulet czy kamień, no to mamy właśnie to. Czyli to, jak widzicie, jest to szaleństwo cienia. Kratos tworzy cień będący jego kopią, który wyszukuje wrogów do zniszczenia. A tutaj nieuchronny los. Kratos wystrzeliwuje energię, która rozkłada przeciwników. No, niby rozkłada, ale w sumie bardziej po prostu spowalniamy i to jest tyle. Tutaj jest jeszcze jeden przedmiot. I są to oczy prawdy, które mamy właśnie zgarnąć fabularnie, ale one akurat są potrzebne tylko i wyłącznie po to, żeby ściągać magię furii. I tutaj nie ma żadnych upgrade'ów, więc tak naprawdę teraz jedyne, na czym się skupiam, to są ostrza. I muszę zebrać łącznie 37,5 tysiąca orbów, żeby odblokować piąty poziom. 12,5 tysiąca na czwarty, 25 na piąty. Tak więc... Czy to się uda? Oj, na pewno się to uda. Ale jednocześnie będę musiał się naprawdę nieźle rozglądać dookoła, bo jak mówiłem, ze skrzyń będzie naprawdę będą ogromne ilości orbów latały. Ale jeśli wszystkich skrzyń się nie zbierze i w miarę dobrze się nie walczy, no to zebranie tych 37 tysięcy może być odrobinkę trudne. Ale jak widzicie, po moim aktualnym pasku mam same czwóreczki w orbach i brakuje mi tak naprawdę niecałych 37 tysięcy i 56 orbów. Tak więc, byle do przodu. Ode mnie póki co w tym materiale to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy. No men omen, muszę jakieś synonimy tego materiału znaleźć. No dobra, skorygujmy to. Ode mnie w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w God of War wstąpienie.
Cześć.